Wydarzenie wieczoru. Za chwilę, tak. Za chwilę pojedynek dwóch wielkich. Czwartą pozycję, może nie czwarty wynik, ale czwarte nazwisko na listach wszechczasów, na które prowadzi oczywiście Wisniewski. Tak, Aman jeszcze nie biegał w tym roku. Kszczot jest drugi na świecie. Parę setnych przegrywa z Donovanem Brazerem, ale wszystko dzisiaj się może zmienić. Ten jego wynik z tego sezonu, minuta 45,96, może paść. Może zostać poprawiony. Aman od razu wskoczył na drugie miejsce. Kszczot jest na czwartym, ale spokojny bieg. Czyli Krawczyk tutaj jest tym, który ma... Pacemaker. Tak. Krawczyk, Aman, Kszczot pilnuje sytuacji. No i powiedzmy o najlepszym wyniku w tym roku na świecie, bo on wynosi minutę 45,93, należy do Amerykanina Donovana Braziera. Tak. Adam Kszczot na drugim miejscu na światowych listach. 300 zaledwie traci, ale za chwilę to będzie może bieg, który to wszystko przewróci. Na razie Krawczyk mocno, troszkę Aman nie dotrzymuje mógł roku. Tam się Kitum jest w tej chwili za Adamem Kszczotem, a to jest Sowiński na drugim miejscu, Amerykanin. Amerykanin Sowiński, Krawczyk, teraz on pociągnie, Aman, Kszczot. Kszczot bardzo, doświadczenie już ma duże, tu biega bardzo spokojnie, zobacz, miękko. Nie ma żadnego tutaj szarpania. Teraz przechodzi Adam, teraz po zewnętrznej. Tak jest i musi zamknąć Kszczota. Aman robi to samo. Teraz będzie za Kszczotem, ale został wypchnięty przez Sowińskiego, więc musiał troszkę nadłożyć. No nie, tutaj wydaje mi się, że będzie sprawa już zamknięta. Kszczot będzie tylko przyspieszał do mety. Adam Kszczot, Aman nie ma sił, Kitum nie ma sił. Polak, to jest już ostatnia prosta. Jaki to będzie wynik? Minuta 45,96 był najlepszy wynik jego w tym roku. Będzie najlepszy wynik na świecie, czy nie? Tak! Nie! Nie! Zwolnił, obejrzał się. Jakby nie chciał złamać tych minuty 46. Minuta 46,19. No jak profesor oczywiście rozegrał, wygrał jak chciał ten bieg. On nie pojedzie do Portland, od razu powiedzmy, biega teraz po prostu w hali. No to jest taki konieczny dodatek do treningu zimowego. Zobacz, jak uciekł im spokojnie. Gdyby chciał przyspieszyć, to złamałby to spokojnie, ten najlepszy wynik na świecie. Kitum się tam zbierał z tyłu, wyprzedził Amana, tak. Zaczął się zbliżać, ale Adam nie dał się. Ostatnie kompletnie. 10 metrów właściwie to było już, nie było podkręcania tempa, no ale mimo to imponujący bieg, minuta 46,18, Adam Kszczot, Timothy Kitum, minuta 46,72 i Mohamed Aman, minuta 47,24. Erik Sowiński, Amerykanin, na czwartym miejscu, minuta 47,34 i Jakub Bałdyka, piąty, minuta 49,26. Adam Kszczot nie pozostawił żadnej wątpliwości, kto jest najlepszy w ubiegłym.